Właśnie znajduje się na warszawskich bulwarach. Obok mnie, jak widzicie, znajduje się most na Pragę bądź kładka pieszo-rowerowa. Ma być ona oddana do użytku na wiosnę 2024. Natomiast jutro, a dla was kilka dni temu, rozpoczyna się wiosna. Więc zobaczmy, jak wygląda ta inwestycja na chwilę, w teorii przynajmniej, przed oddaniem do użytku. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam was tutaj, cześć, Ząż, i zapraszam was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Swing przejechał, ale my lecimy pod mostem, bo tam widzimy most na Pragę, bądź też kładkę pieszo-rowerową, która w tym miejscu się znajduje. A po prawej stronie bulwary, które trochę są pod wodą. O, wysoki stan Wisły, faktycznie dosyć dużo opadło w ostatnim czasie. W tym miejscu koparka wyjmuje, co tam się jest, faktycznie trzeba przerzucić, jeżeli chodzi o gruz podwodny. W Wiśle przelecieliśmy obok potwory P2, która jest już w nurcie rzeki. Następnie potwora P3 i P4 jeszcze nie są w samym nurycie, choć są oczywiście w korycie i są już w wodzie. I następnie widzimy nową kładkę w tym miejscu. Barierki są prawie na całej długości już gotowe. Wykończenie trwa od dołu, na moście i na górze, w zależności oczywiście od miejsca. I dalej oczywiście się to wszystko łączy z częścią praską, gdzie też w przyszłości ulica Okrzai będzie trochę bardziej dla pieszych, ale cały czas z ruchem samochodowym. Natomiast co ważne, to, że sama konstrukcja jest owszem gotowa. Jeżeli chodzi o to, że jest w jednej całości. O to, że można przejść, jeżeli chodzi o pracowników budowy, również. Ale to nie oznacza, że można forsować i przechodzić przez całą konstrukcję. Ja wiem, widziałem te nagrania, jak dzikie tłumy chodzą po całej konstrukcji mostu. Z jednego na drugi, z jednego brzegu na drugi brzeg. Chociaż przy tym brzegu praskim raczej było trochę gorzej z tym zejściem. Ale to nie oznacza, że popieram takie oczywiście zachowania. Wiadomo, że jeżeli coś jest nieoddane do użytku, jest ogrodzone, to się na to nie powinno wchodzić. Tym bardziej, jeżeli to jest konstrukcja nad wodą, bo nie wiadomo, czy to już faktycznie przeszło wszystkie atesty, czy to jest wszystko bezpieczne, czy się to nie zawali i czy nie wpadniemy na przykład w jakimś miejscu, bo jeszcze coś nie zostało zabezpieczone i odpowiednio wykonane. Więc jak najbardziej mówię, że nie powinno się wchodzić na tą konstrukcję mostu, jeżeli nie jest jeszcze oddana do użytku i jeżeli się nie ma odpowiedniego też oprzyrządowania na sobie. Tymczasem z kolei w tym miejscu, przechodząc do wątku dalej, będzie powstanie przejście dla pieszych. Te przejście dla pieszych ma powstać w teorii w przeciągu najbliższych kilku miesięcy. W praktyce, no raczej w lato tego nie skorzystamy z tego przejścia dla pieszych, ale już tak później to tak. No i tutaj już przy okazji w tym miejscu widzicie, że kiedyś był lewoskręt i ten lewoskręt teraz powstanie ponownie. Lewoskręt właśnie w ulicę Karową z wyjazdu z tunelu faktycznie będzie uruchomiony ponownie. On będzie z sygnalizacją świetną, więc z Wybrzeża Kościuszkowskiego w kierunku północnym będzie można skręcić teraz też również w ulicę Karową. To jest nowość i przy okazji może jakieś autobusy na nie też pojadą. No, tak tylko mówię. Ale jak coś to będzie realizowane, natomiast to jest realizowane w ramach osobnej inwestycji, więc to nie będzie wybudowane w tym samym czasie, więc trochę jeszcze będziemy chwilę czekać na te nowe przejście dla pieszych i te przejście dla pieszych również powstaje z nowym przejazdem rowerowym w tym miejscu. Z kolei kawałek dalej po pochylni można się dostać do przejścia podziemnego i ten sobie przejść bez konieczności czekania na światła. No i teraz przejście oczywiście. Ja tym przejściem podziemnym przechodzę do przystanku autobusowego, jak nagrywam tą inwestycję. No i tutaj oczywiście cały czas nie ma przejścia, jeżeli chodzi o bulwary. W tym miejscu cały czas albo jesteś w wodzie, albo jakąś hulajnogę znowu pracownicy budowy wyłowili z Wisły. Tak, to jest hulajnoga z Wisły. Ona nie działa. Sprawdzałem, jest cała w mule i tak dalej. Albo sobie po prostu patrzeć na ładne widoki, bądź też popatrzeć na plac budowy. W tym miejscu, jak widzicie, są ostatnie prace montażowe, jeżeli chodzi o konstrukcję tego, jak to wyglądało przed rozpoczęciem inwestycji. Bo wiadomo, że same bulwary muszą wrócić do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji. No oczywiście z nowymi elementami mostu, ale tam dużo tych elementów mostowych nowych na bulwarach się tutaj nie pojawiło, pomijając jakieś tam dwa przęsła, które się pojawiły i się łączą z bulwarami. Ważne jest to też, że wjazd na bulwary jest za pomocą dwóch pochylni z mostu, więc tutaj na spokojnie można sobie zjechać na rowerze, czy też wjechać z wózkiem inwalidzkim. Tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o atrakcje wodne, one są nieczynne od tych kilku lat w związku z tą budową. Niedługo to wróci. No i też niedługo najprawdopodobniej już na stałe będzie przywrócony ruch pieszych na bulwarach, no bo wiadomo, że już się zbliżają takie cieplejsze weekendy, zresztą już takie cieplejsze weekendy były, więc przydałoby się, żeby faktycznie tędy można było sobie na spokojnie chodzić, zwiedzać tą całą konstrukcję, no bo już faktycznie nie jest czas, kiedy przydałoby się zacząć korzystać z całej długości bulwarów.
Tym razem w tym miejscu zobaczmy co się dzieje na wodzie. Tutaj, jeżeli jesteście ciekawi, co ta koparka robi, to zaraz zobaczycie. Koparka sobie ładnie łowi ryby, wyjmuje ryby, wodę oczywiście się odsypuje i następnie wyrzuca kamienie. No tak, kamienie niektóre pozostałe z tego co zrozumiałem po budowie albo z różnych innych aspektów i faktycznie jest to takie po części powiedzmy pogłębianie dna Wisły w tym miejscu, więc po prostu jest przerzucane z jednej strony, gdzie koparka wyciągnie, na drugą stronę jest to przeciągane. Z kolei w tym miejscu, znaczy ja to tak mówię, nie znam się dokładnie o co chodzi, ale tak mniej więcej z tego co zauważyłem, bo to ten proceder i ta procedura trwała dosyć długo. Natomiast tutaj na górze możemy z kolei zobaczyć te pierwsze miejsce, gdzie można sobie posiedzieć i popodziwiać. Ten pałąk na górze, który widzicie, on będzie jeszcze do tej wielkiej kamery, która będzie zamontowana na całej konstrukcji, bo sam most to nie jest taki typowy most. To jest coś tego typu jak park i skwer. W skrócie będzie cały regulamin korzystania z tego obiektu i tutaj nie będzie takiego typowo na przykład ciągu pieszo rowerowego. Tutaj rowerzyści będą dopuszczeni. No i wszystkie oczywiście inne pozostałe pojazdy. W skrócie tu będzie strefa zamieszkania. Zresztą możecie już zobaczyć te znaki, które się znajdują po stronie praskiej. Zresztą za chwilę zobaczycie. Więc no to taki ciekawy aspekt, że faktycznie tutaj rowerzyści nie będą mieli pierwszeństwa, nie będzie tutaj właściwie współpierwszeństwa, tylko i wyłącznie pieści będą mieli główne pierwszeństwo. Więc to jest ruch pieszy z dołączeniem ruchu rowerowego, jeśli już, no i oczywiście UTO i inne pojazdy. Z kolei tutaj z ciekawostek muszę zwrócić uwagę, że już się pojawia oświetlenie dolne, więc ten most będzie też mieć jakieś swoje iluminacje od spodu i to dosyć ciekawe może wyglądać faktycznie, podobnie jak na przykład most gdański. Z kolei z ciekawostek zwróćcie uwagę na to, jak wyglądają barierki. No i oczywiście tutaj mamy ten krzyżulec, który jest zamontowany. On już jest prawie całkowicie niewidoczny, jeżeli chodzi o tę część zamalowaną, że nie widać tych łączeń. Natomiast jeżeli chodzi o barierki, one mają taki ciekawy aspekt, mianowicie one, to jest tylko łącznie jedna siatka. To nie jest szyba, którą trzeba by myć, to jest na plus, ale jest to siatka. I to jest według mnie na minus, w związku z tym, że na takiej siatce można przyczepić kłódki. A doskonale wiemy, jak to wygląda w Wilanowie chociażby, gdzie tych kłódek miłości jest mnóstwo, więc pomijając to, że Wisła będzie mieć trochę więcej stali, a właściwie tych kluczy, to ten most niedługo może nie wytrzymać tego wszystkiego od ilości kłódek. Ja tak tylko mówię, ale mówię wam, jeżeli będzie jakiś most typowo dla pieszych w centrum Warszawy z pięknym widokiem, no to jeszcze z miejscem do przyczepienia kłódki, to wiadomo, że tych kłódek tutaj będzie naprawdę bardzo dużo. I żeby nie było, że nie ostrzegałem, jakby wspomnijcie moje słowa, w chwilę podania do użytku zaczną się bardzo szybko pojawiać pierwsze kłódki, które faktycznie będą przyczepione. Pewnie w regulaminie będzie zakaz, ale to nie znaczy, że faktycznie one się tutaj nie zaczną pojawiać. Z kolei tutaj widzicie właśnie ten znak, o którym mówiłem, więc wyjście ze strefy zamieszkania, bądź też wejście. No i tutaj oczywiście dajemy już tam część rowerową, pieszą i co ważne, jest ta pochylnia już całkowicie gotowa w formie ciągu pieszo rowerowego. Ze schodami tutaj też do przejścia dla pieszych na tą część taką bardziej dziką po tej stronie praskiej. To jest akurat dobrze, że już faktycznie zostało zakończone, jeżeli chodzi o tą budowę, jest nawet już to poprawnie oznakowane. To ślepo się kończy, mam nadzieję, że jakiś tutaj dojazd, jakieś takie względne niedojście będzie jeszcze zrobione w najbliższym czasie, ale już faktycznie, jeżeli chodzi o ten aspekt, jest tutaj całkowicie gotowe. A tak prezentuje się z kolei z tej perspektywy cała i oto konstrukcja. Patrząc na TurTaka możemy zobaczyć, że właściwie jest już prawie wszystko gotowe. Tutaj po części praski oczywiście trwa jeszcze sprzątanie, wykańczanie, jakieś lekkie prace brukarskie są realizowane. Najwięcej pracy, jeżeli chodzi o samą konstrukcję mostu, na moście, jest realizowanych przy krzyżulcu, bo tu faktycznie trzeba zamalować wszystkie łączenia, wykończyć to, żeby to ładnie wyglądało, żeby to się połączyło, żeby wszędzie ławki były drewniane, żeby można było na nich usiąść, żeby nic się im nie stało i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest tutaj wykańczane. No, z elementów, które faktycznie jeszcze najbardziej widoczne jest z zewnątrz, to jest oczywiście to, żeby te podpory w Wiśle, dwie z trzech wszystkich, nie są jeszcze w faktycznym nurcie rzeki Wisły, więc to jeszcze będzie musiało być zdemontowane, jeżeli chodzi o tamte aspekty i jeszcze na to chwilę poczekamy. No i to oczywiście w przyszłości powstanie to jeszcze przejście dla pieszych i wraz z tą sygnalizacją świetną do wjazdu w ulicę Karową. Tutaj oczywiście jeszcze raz możemy zobaczyć te prace przy montażu tych chorągiewek, że tak to powiem, tych masztów w tym miejscu. No i następnie możemy sobie popodziwiać całą konstrukcję mostu, patrząc z boku właśnie, gdzie dokładnie zobaczycie te trzy podpory, które jeszcze nie są faktycznie w nurcie Wisły. Też zwróćcie uwagę, że w teorii odległość pomiędzy nimi jest taka sama, ale w praktyce patrząc z tej perspektywy, no niekoniecznie te podpory są co dokładnie tą samą odległość. No to dokładnie tutaj w tym miejscu widać, gdzie jest ten krzyżulec zamontowany. On faktycznie pokazuje, co to dokładnie daje i jaką to daje możliwość, jeżeli chodzi o rozpiętość
ściągania jej tej całej siły w tym miejscu. Ale dobrze, na koniec sobie jeszcze raz zetknijmy na całą konstrukcję, która faktycznie wygląda z bliska. No bo tak, z ważnych aspektów tutaj faktycznie trzeba powiedzieć w tym momencie, to jest to, że cała konstrukcja ma być gotowa na wiosnę tego roku, więc de facto to jest już chwila, moment. Sam most ma długość 450 metrów, są dwie strefy wypoczynkowe, jest szeroki, bo w różnych miejscach ma różne szerokości, ma 8 żelbetowych podpór. Co ważne, będzie oczywiście on całkowicie bezpieczny. Jeżeli chodzi o zaawansowanie budowy, to jest aktualnie 91% zgodnie z informacjami, które tutaj są. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś inne aspekty, to jest to, że z ciekawostek pierwsze przejście po moście było wylicytowane w ramach Wielkiej Rokiecy Świątecznej Pomocy. Most ma szerokość od 6,9 metra do 16,3 metra w zależności od miejsca. Wiadomo, że ta najszersza część jest w miejscu drugim wypoczynkom, które widzieliście dzisiaj w filmie. No i cała inwestycja jest realizowana przez Budimex, który w tym miejscu właśnie tą inwestycję wygrał. I wiem, ulubiony wasz aspekt, który zawsze poruszacie i jesteście ciekawi, ile ta inwestycja kosztuje. To jest oczywiście 120 mniej więcej 1 milionów złotych. I inwestycja jest realizowana w teorii od 10 maja 2021 roku, kiedy został ogłoszony przetarg na tą inwestycję. No i tak mniej więcej wygląda cała ta budowa. Jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami, ja wiznoszę. Kolejny film z mostu na Pragę chyba już się pojawia, jak faktycznie most na Pragę będzie całkowicie gotowy. Więc najprawdopodobniej za 2 miesiące, kiedy się pojawi, to wszystko będzie gotowe. Chyba że wcześniej go otworzą. To oczywiście się pojawi tutaj jeszcze wcześniej. Żeby uroczyście otworzyć tą i oto całą inwestycję. Więc co ja mogę powiedzieć? Czekamy, aż to otworzą. Do tego czasu będziemy podziwiać jeszcze inne inwestycje, które powstają. No i co ważne, to jest ostatnia przeprawa w Warszawie, która powstaje w tym czasie, bo raczej na kolejne przeprawy mostowe będziemy musieli niestety trochę poczekać, bo choć są potrzebne i choć są planowane i choć są nawet z trasami tramwajowymi, to nikt o nich nie mówi i żadnego finansowania niestety nie ma. A Zielona Białęka by bardzo dużo na tym że zyskała. Szkoda tylko i wyłącznie, że nikt o tym w wyborach nie mówi. Cześć!